Będzie się to opowiadać, proszę państwa, że był raz w Palermo wielki kupiec. I ten wielki kupiec miał córkę, która gdy ją odstawiono od piersi tak zmądrzała, że o wszystkim, co się działo w domu, miała coś do powiedzenia. Ojciec, widząc rozum córki, nazywał ją Katarzyną Mądrą. Nie było nikogo, kto by jej sprostał w wyuczaniu się wszelkiego rodzaju języków, w czytaniu wszelkiego rodzaju książek. Kiedy miała 16 lat, umarła jej matka. Dziewczyna tak nad tym bolała, że zamknęła się w swoim pokoju i nie chciała z niego wyjść. Jadła tam, spała tam, nie istniała już dla niej ani przechadzka, ani teatr, ani zabawa. Ojciec, który świata poza jedynaczką nie widział, pomyślał, że trzeba by zwołać radę. Wezwał wszystkich rajców miejskich i powiedział: Panowie, wiecie, że mam córkę, która jest źrenicą moich oczu? Ale odkąd umarła jej matka, siedzi zamknięta jak kot i nie chce wystawić z domu ani czubka nosa. Rada odpowiedziała: Imię twojej córki z powodu jej wielkiej mądrości powtarza cały świat. Załóż dla niej szkołę, a twoja córka, nauczając innych, zdoła może wypędzić z głowy ciężkie myśli. Ten pomysł mi się podoba, powiedział ojciec. Zawołał córkę i rzekł: Słuchaj, moje dziecko, ponieważ nie chcesz żadnej rozrywki, pomyślałem, żeby otworzyć dla ciebie szkołę, a ty będziesz jej kierowniczką. Co ty na to? Katarzyna natychmiast się zgodziła. Założyli szkołę i sama zaczęła kierować nauczycielami. Na zewnątrz umieścili tabliczkę. Kto chce się uczyć u Katarzyny Mądrej, ma wstęp wolny do szkoły. Zbiegło się natychmiast mnóstwo chłopców i dziewcząt, a ona sadzała ich w ławkach jednego przy drugim, bez żadnej różnicy. Powiadają jej: Ależ to jest węglarczyk! Nic nie szkodzi. Węglarczyk ma usiąść koło księżniczki. Jak kto przychodzi, tak siada. I rozpoczęła się nauka. Katarzyna Mądra uczyła wszystkich jednakowo, ale kto nie nauczył się lekcji, tego czekały baty. Sława szkoły dobiegła aż do pałacu i sam królewicz zapragnął się do niej udać. Przebiera się w paradne szaty, wchodzi, znajduje miejsce, a Katarzyna każe mu usiąść. Kiedy przyszła na niego kolej, Katarzyna zadaje mu pytanie. Królewicz nie umiał odpowiedzieć. Tak go smagnęła, że jeszcze dziś pali go policzek. Królewicz wstaje, czerwony z gniewu. Wybiega, pędzi do pałacu do ojca. Łaski najjaśniejszy panie, chce się ożenić. Chce pojąć za żonę Katarzynę Mądrą. Król posyła po ojca Katarzyny. Ojciec przychodzi. Sługa waszej królewskiej mości. Powstań. Mój syn zadłużył się w twojej córce. Co mamy robić? Pożeńmy ich. Jak sobie życzysz, najjaśniejszy panie, ale jestem kupcem, a twój syn jest z krwi królewskiej. Nic nie szkodzi. To mój syn i chce. Kupiec wrócił do domu. Katarzyno, królewicz chce cię pojąć za żonę. Co ty na to? Biorę go. Wełny na materace nie brakowało. Komu to także nie. Za tydzień cała wyprawa była gotowa. Królewicz dał świtę z 12 panien, otworzyli kaplicę królewską i wzięli ślub. Po ślubie królowa powiedziała pannom, żeby poszły rozebrać królewiczową i położyły ją do łóżka. Ale królewicz rzekł: Nie potrzeba nikogo do rozbierania ani ubierania, ani warty za drzwiami. Pozostawszy w ten sposób sam na sam z żoną, spytał jej: Katarzyno, pamiętasz ten policzek, który mi dałaś? Żałujesz go? Czy żałuję? Jeśli chcesz, to możesz dostać drugi. Jak to, nie żałujesz? Ani mi się śni. I nie chcesz żałować? Ani myślę. Ach tak, teraz to ja ci pokażę. I zaczyna przygotowywać sznur, żeby spuścić ją do podziemia. Kiedy sznur był gotów, powiada: Katarzyno, albo okażesz skruchę, albo spuszczę się do podziemia. Będzie mi tam chłodniej, odpowiada Katarzyna. Królewicz chwyta ją i spuszcza do podziemia, dając jej za całe towarzystwo stolik, krzesło, dzban z wodą i kromkę chleba. Nazajutrz król i królowa, jak to jest w zwyczaju, przyszli powiedzieć synowi: Dzień dobry. Nie można wchodzić, rzekł królewicz. Katarzyna nie czuje się dobrze. Potem poszedł otworzyć podziemie.
Jak spędziłaś noc? Bardzo dobrze, odpowiedziała Katarzyna. Myślisz o policzku, który mi dałaś? Myślę o tym, który mam ci dać. Minęły 2 dni i głód zaczął jej doskwierać. Nie wiedząc, co robić, wyciągnęła pręt z gorsetu i zaczęła drążyć dziurę w murze. Drąży. Po 24 godzinach ujrzała smużkę światła i poczuła, że odżywa. Rozszerzyła otwór, przyłożyła doń oko. Ujrzała przechodzącego obok skrybę swojego ojca. Don Tomaso, Don Tomaso. Don Tomaso nie mógł zrozumieć, co to może być ten głos wychodzący z muru. To ja, Katarzyna Mądra. Powiedz mojemu ojcu, że chcę z nim zaraz mówić. Don Tomaso wrócił z ojcem Katarzyny i pokazał mu to miejsce w murze. Ojcze, taki jest mój los. Jestem w podziemiu. Musisz kazać wydrążyć przejście z podziemia naszego pałacu aż tutaj, z belką i lampą, co 20 kroków, a resztę zdaj na mnie. Kupiec przyrzekł to uczynić, a tymczasem zaczął jej posyłać przez ten otwór jedzenie, kury, kogutki, pożywne potrawy. 3 razy dziennie królewicz zaglądał do podziemia. Katarzyno, żałujesz policzka, który mi dałaś? Czego mam żałować? Pomyśl raczej o policzku, który ci dam. Tymczasem murarze pracowali nad wydrążeniem podziemnego przejścia z belką i latarnią co 20 kroków. Gdy tylko było gotowe, Katarzyna za każdym razem, gdy królewicz zajrzał do niej i zamykał podziemie, szła do domu ojca. Po kilku dniach królewicz miał dość tej zabawy. Otworzył podziemie. Katarzyno, jadę do Neapolu. Nie masz mi nic do powiedzenia? Bardzo mi przyjemnie. Baw się dobrze. Kiedy przyjdziesz do Neapolu, napisz do mnie. Więc mam jechać? Jak to? Jeszcze tu jesteś? I królewicz pojechał. Gdy tylko zamknął z powrotem podziemie, Katarzyna pobiegła do ojca. Ojcze, teraz musisz mi pomóc. Trzeba mi brygantyny gotowej do odjazdu, służącej, lokaja, golowych sukien. Wszystko to musisz posłać do Neapolu. Tam niech wynajmą pałac naprzeciwko Pałacu Królewskiego i niech czekają na mnie. Kupiec wysłał brygantyny. Królewicz tymczasem kazał przygotować fregatę wojenną i także odpłynął. Kiedy Katarzyna z balkonu ojcowskiego ujrzała odjeżdżającego królewicza, wsiadła na 2. brygantynę i dopłynęła przed nim do Neapolu. Małe statki, jak wiadomo, płyną szybciej niż wielkie. W Neapolu Katarzyna stawała na balkonie swego pałacu, wystrojona co dzień w coraz piękniejszą suknię. Królewicz ujrzał ją i wykrzyknął: jaka podobna do Katarzyny Mądrej! I zakochał się w niej. Wyprawił do niej posłańca. Pani królewicz chciałby złożyć ci uszanowanie, jeśli tylko nic przeciw temu nie masz. Proszę bardzo, odpowiedziała. Przyszedł królewicz, odświętnie ubrany. Przywitali się z wielkimi ceremoniami, potem zasiedli do rozmowy. Królewicz spytał. A ty, pani, jesteś jeszcze wolna? Wolna. A ty? Ja także. Mam ci to powiedzieć? Ty, pani, jesteś podobna do pewnej dziewczyny, która podobała mi się w Palermo. Chciałbym pojąć cię za żonę. Bardzo mnie to cieszy, wasza królewiczowska mość. I w tydzień potem się pobrali. Po 9 miesiącach Katarzyna urodziła pięknego chłopca. Jakie mu damy imię? Spytał królewicz. Neapol, odpowiedziała Katarzyna. I dali mu na imię Neapol. Minęły 2 lata. Królewicz chciał wyjechać. Królewiczowej się to nie spodobało, ale on chciał wyjechać za wszelką cenę. Dał jej papier, w którym było napisane, że dziecko jest jego pierworodnym synem i w swoim czasie ma zostać królem. I wyjechał do Genui. Zaraz po jego wyjeździe Katarzyna napisała do ojca, żeby natychmiast wysłał do Genui brygantynę z meblami, służącą, lokaja i całą resztę, żeby wynajęli pałac naprzeciw Pałacu Królewskiego w Genui i czekali na nią. Kupiec załadował brygantynę i wysłał do Genui. Katarzyna także wzięła brygantynę i dojechała do Genui przed królewiczem. Zamieszkała w pałacu. I kiedy królewicz ujrzał tę piękną dziewczynę, uczesaną po królewsku w klejnotach i bogatych szatach, wykrzyknął:
jaka podobna do Katarzyny Mądrej, a także do mojej żony z Neapolu. I wyprawił do niej posłańca. Katarzyna oświadczyła, że chętnie go przyjmie. Czy jesteś wolna? Spytał królewicz. Jestem wdową, odpowiedziała Katarzyna. A ty? Ja także jestem wdowcem, z synem. Ale czy wiesz, że jesteś podobna kubek w kubek do pewnej damy, którą znałem w Palermo i do damy, którą znałem w Neapolu? Czy nie wiesz? Jest nas na świecie 7 podobnych do siebie. I tak, krótko mówiąc, w tydzień potem byli już mężem i żoną. Po 9 miesiącach Katarzyna urodziła drugiego chłopca, piękniejszego niż pierwszy. Królewicz był szczęśliwy. Jakie damy mu imię? Genua. I nazwali go Genuą. Minęły 2 lata i królewiczowi znowu zachciało się wyjechać. Wyjeżdżasz i zostawiasz mnie z dzieckiem na ręku? Spytała żona. Dam ci papier, uspokoił ją królewicz, że dziecko jest moje i że jest książątkiem. Kiedy czynił przygotowania do wyjazdu do Wenecji, Katarzyna napisała do Palermo do ojca o nową brygantynę z lokajem, służącą, meblami, nowymi sukniami i resztą. Brygantyną popłynęła do Wenecji. Królewicz wypłynął na fregacie. Królewiczowa wypłynęła na brygantynie i przybyła przed nim. Wielkie nieba! Wykrzyknął królewicz, ledwie ujrzał piękną damę wyglądającą przez okno. Także i ta podobna jest całkiem do mojej żony z Genui, która była całkiem podobna do mojej żony z Neapolu, która była całkiem podobna do Katarzyny Mądrej. Ale jak to może być? Katarzyna jest w Palermo, zamknięta w podziemiu. Ta z Neapolu jest w Neapolu, ta z Genui w Genui, a ta jest w Wenecji. Wyprawił do niej posłańca, a potem poszedł ją odwiedzić. Ale czy wiesz, pan, że jesteś podobna do kilku pań, które znałem? Do jednej w Palermo, jednej w Neapolu, jednej w Genui. Ech, każda kobieta ma 7 podobnych do siebie na świecie. I tak wiedli dalej zwykłą rozmowę. Czy jesteś panną? Nie, wdową. A ty? Ja także jestem wdowcem z 2 synami. I po tygodniu się pobrali. Tym razem Katarzyna powiła córeczkę. Piękną jak słońce i księżyc. Jakie imię jej damy? Spytał królewicz. Wenecja. I ochrzcili ją Wenecja. Minęły znów 2 lata. Wiesz, miłościwa pani, muszę wracać do Palermo. Ale przed wyjazdem dam ci taki oto papier, że to jest moja córka i że jest prawdziwą księżniczką. Wyjechał. Ale Katarzyna przybyła do Palermo przed nim. Poszła do domu ojca i korytarzem wróciła do podziemia. Królewicz zaraz po przyjeździe pobiegł otworzyć podziemie. Katarzyno, jak się miewasz? Ja? Dobrze. Żałujesz tego policzka, który mi dałaś? A ty pomyślałeś o tym, który masz dostać? Okaż skruchę, Katarzyno, bo jak nie, to ożenię się z inną. A żeń się, kto ci broni. A jak okażesz skruchę, to znowu będziesz moją żoną. Nie. Wtedy królewicz ogłosił, że jego żona umarła i że chce się ożenić po raz drugi. Napisał do różnych królów, żeby mu przysłali portrety swoich córek. Portrety nadeszły. Najlepszy był portret córki króla Anglii. Królewicz wysłał do niej posłów, by przyjechała razem z matką na ślub. Przyjechała do Palermo cała angielska rodzina królewska i nazajutrz miał się odbyć ślub. Co tymczasem robi Katarzyna? Każe przygotować piękne królewskie szaty dla trojga swoich dzieci. Neapola, Genui i Wenecji. Sama ubiera się jak królowa, którą była, bierze za rękę Napola w stroju królewicza, Genuę i Wenecję w stroju księcia i księżniczki i jedzie galową karetą do pałacu. Nadchodzi orszak weselny z królewiczem i córką króla Anglii, a Katarzyna mówi do dzieci: Neapol, Genua, Wenecja, idźcie ucałować rękę waszego ojca. I dzieci pobiegły ucałować rękę królewicza. Królewiczowi, kiedy je ujrzał, pozostało tylko uznać się za pokonanego. To rzeczywiście jest policzek, jaki miałaś mi dać. Wykrzyknął i uściskał dzieci. Królewna angielska osłupiała.
zawróciła do drzwi i odjechała. Katarzyna wyjaśniła mężowi tajemnicę podobnych do siebie dam, a królewicz bez końca prosił ją o przebaczenie.